Witam was, dzisiaj coś dziwnego. Awatary z GTA 5 buntują się przeciwko właścicielom. I ja mam zamiar to teraz pokazać. Już mówię, o co chodzi. Na swoją kurtkę wrzucam swój emblemat ekipy. Później wchodzę na ekwipunek, akcesoria i strój. Wybieram pierwszy strój, później drugi i trzeci. Potem wchodzę jeszcze raz na emblemat ekipy i patrzcie, co awatar robi. Poszedł sobie w chuj i zostawił mnie. A właśnie chciałem rozwalić kilku kolesi, a tu dupa. Jak widzicie, ja jestem nadal w sklepie, więc o co tu chodzi? Żeby uporać się z tym problemem, postanowiłem, że wejdę na PlayStation Store. Choć powiem wam, że do końca nie byłem pewien, co się stanie. A wracając do mojego awatara, chciałbym, żeby ktoś go sprzątnął za to, co mi zrobił, plus to, że chcę wiedzieć, co się stanie, jak mi ktoś zabije awatara, jak ja będę w sklepie i zrobię to samo, co przed chwileczką. Chodzi mi o tego glitcha lub, jak kto woli, ucieczka awatara. Za chwileczkę dowiem się, co jest grane. Dobra, wracam z powrotem. I jak widać, mam tą zdrajczyni, która mnie zostawiła samego w sklepie. Na dodatek mam problem, bo się teraz nie słucha i nie chce mi w ogóle iść, to jakiś bunt awatarów czy co? No ruszaj się, kurwo. To jakiś żart, nie mam bladego pojęcia, dlaczego ona nie chce w ogóle iść. W ogóle ona nie chce ze mną współpracować, dzięki mnie, ma od chuja kasy za glicze, powinna mi być za to wdzięczna. A nie odpierdalać mi manianę. Chuj zajebi ją, może wtedy się ruszy. Nie miałem wyjścia i wezwałem na pomoc ziomala z getta, Kubę. On będzie wiedział, co zrobić z nieposłusznym awatarem. Kuba ma własny niepowtarzalny gang i wszyscy go szanują. Ktoś musi rządzić w getcie. I mowa o ziomalu. Jestem ciekawy, co sobie Kuba pomyślał, jak zobaczył mojego nieposłusznego awatara, który miał na mnie totalnie wyjebane. Tylko troszkę długo się zastanawiał, bo mógłby mnie skasować i być może awatar zacząłby się w końcu słuchać, a nie odpierdalać, co mu się podoba. Nawet do samochodu nie mogłem wsiąść, a chciałem sobie pojeździć. No dalej, czy ktoś mi zrobi przysługę i sprzątnie tego nieusłuchanego awatara? I potem wszystkim, co dla niej, czyli do awatara zrobiłem, kupiłem jej wszystko, ma 3 garaże, odpicowane bryki, wszystkie pojazdy z napadów jej kupiłem, a ona mi tak się odpłaca, co za szmata. Kurwa, niech ktoś zajebie tego awatara. No chyba na Kubie nie można polegać. No skoro nikt nie chce zabić mojego awatara, to pobiegam sobie. Biegnę sobie i nikt nie chce mnie zabić, co za pech. Żeby tak długo czekać, to jest skandal, ale nieważne, może teraz się mój awatar uspokoi i zacznie normalnie się zachowywać. Normalnie to jest jakiś żart i jak ja mam się z tym problemem uporać? Nic nie mogę zrobić, jestem jak kaczka podany na tacy, tylko we mnie strzelać, bo on nam nic nie zrobi. No chuj, skoro jest dupa, to zobaczmy, co się dalej będzie działo z moim niewiernym awatarem. Teraz to ja mogę się przyglądać, jak inni grają. Normalnie to im zazdroszczę, czuję się tak, jakbym dostał szlaban i nic nie mogę robić przez 30 minut. Taka kara tylko, że w grze. Dobra, teraz zajmiemy się czymś innym, czyli napadem. Tu oferują mi 101 tysięcy, więc zastanawiam się, czy w ogóle warto na to tracić czas. Bo skoro są glitche i misje, to po chuj mam się męczyć z ułomnymi pederastami, którzy nie umieją grać, lub jakiś pedał opuszcza sesję. Powiedzcie mi, czy tak naprawdę warto się wkurwiać.
bo ja sobie cały czas zadaję to pytanie, ile razy jakiś kutas opuszczał mi misję, i modląc się, żeby ukończyć do końca misję, to jest po prostu koszmar z ulicy Więzów. I właśnie wam to udowodnię. Wszyscy teraz biegną do samochodów, a ja chciałem jechać we dwoje, tak lepiej. Więc wsiadłem do tego pojazdu i czekam na kierowcę. Ktoś odjechał, a do tego pojazdu wsiadło dwóch. I pojechali w chuj, więc tak na rozsądny spokój warto się wysilać na tak debilnych misjach, skoro ci gracze są idiotami. Chuj im w dupę, za 2 minuty zarobię więcej niż mi oferowaliście pedały. Tylko najpierw udam się do mojej gabloty, by się udać do mej posesji. Po kasę i będzie więcej niż oni mi proponowali. A dokładniej rzecz mówiąc, udaję się do garażu po to, by sprzedać pojazd, za który dostanę dokładnie rzecz mówiąc 151 tysięcy dolarów. I nie muszę przechodzić tych napadów, bo już je wszystkie przeszłem. Teraz to ja kurwa chcę ten statek kupić, którego nie można w ogóle kupić za 8 milionów, bo go na PlayStation 3 nie zrobili, co za kurwy i chuje, i gdzie ja będę teraz robić imprezy. Mam samochód teraz do Lost Custom. Teraz sprzedam ten pojazd i zarobię więcej niż na tej głupiej misji. What can the best mechanic in LS do for you? I zarobiłem 151 tysięcy, jak dla mnie to w sam raz. Teraz ulokuję kasę w banku, tam jest bezpieczniej. A teraz udoskonalenie napadu na sklep i nie musimy już opuszczać sesji, gdzie grają inni gracze, więc zaczynamy. Wyciągamy telefon, wybieramy losowa misja, po czym wkręcamy się na misję Simonsa i zaczynamy napad na sklep. Teraz policja nie stanie nam na przeszkodzie, by okradać do woli sklepy i nie tracimy ani złotówki przy tym. Zarobiłem 1172 dolary. Mam 3 gwiazdki z policją. Czasami nie zatwierdzaj tej misji, tylko z niej wyjdź i to wszystko. I jak widzisz, ani dolara nie straciłem, 1172 dolary mam na koncie. Niedługo pokażę wam kolejny filmik, a z mojej strony to by było już wszystko, na razie, maler.